To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku oswajamy starość. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. Pozdrawiam z chyba Wielkiej Brytanii. Jest tyle mgły, że być może ona tam jest, a być może jej nie ma. Więc to pewnie Wielka Brytania. W każdym razie są ze mną dzisiaj za pośrednictwem łączy internetowych Aleksandra Zbroja i Ada Petryczko, autorki tekstu o co-housingu, który wydrukował niedawno duży format. Co-housing, zostało mi ze 20 lat i chcę, żeby to był słodki czas. Odważyli się umrzeć inaczej niż ich rodzice. Czyli artykuł o tym, jak być starym i nie zwariować? Nie wiem. Dzień dobry, Stasiu, dziękujemy za zaproszenie. Cześć. Ja myślę, że to jest przede wszystkim tekst o tym, jak być starym, nie zwariować i jak nie zapłacić samotnością za niezależność, a gdzieś tam tą niezależność zachować. Czyli starość stawiacie jako alternatywę między samotnością i biedą, a w zasadzie czym? No właśnie, bo to jest trochę tak, że co-housing jest taką trzecią drogą pomiędzy właśnie samotnością a zależnością. Wydaje mi się, że w Polsce wciąż mamy tylko te dwie drogi. No a właśnie w kilku krajach, głównie w skandynawskich, ale też w Ameryce Północnej, no ludzie zaczęli kombinować trochę inaczej. Co-housing jest próbą odpowiedzi właśnie na tą dziwną dychotomię, która właściwie nie jest komfortowa. Ja bym jeszcze dodała, że może nie chodzi tyle o samotność, ile o osamotnienie, bo te dwa pojęcia jednak są różne. I przez osamotnienie myślę, że mamy tu na myśli nawet nie fizyczne bycie samemu, bo przecież ktoś może się dobrze czuć w takiej sytuacji, ale o takie subiektywne odczuwanie tego, że więzi, które mamy z innymi ludźmi, a przecież no, dotyczy to na przykład seniorów w blokach, są otoczeni ludźmi, albo seniorów, którzy żyją z rodzinami coraz rzadziej, bo coraz więcej seniorów żyje jednak w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Niektórzy żyją wciąż z rodzinami i wciąż wielu z nich ocenia więzi społeczne jako kiepskie i niesatysfakcjonujące. I taki stan nazywamy osamotnieniem i przeciw temu albo wobec tego powstała idea co-housingu senioralnego. Takie mam poczucie. Bo nasze wyobrażenie tego, jak wyglądają relacje społeczne wobec osób starszych, było takie, że oczywiście tradycyjnie patriarchowie i matriarchinie zamieszkiwali wspólnie z młodszymi pokoleniami, roztaczając nad nimi parasol swojej wiedzy i w ten sposób powstawało to wspaniałe społeczeństwo, którego pewnie nigdy nie było tak naprawdę, ale które tak nasi konserwatyści pielęgnują w swoich głowach. A potem zaczęła się ta nasza cywilizacja, która w zasadzie powoduje, że starość stała się problemem czy przywilejem? Jak wy to oceniacie? Wyzwaniem i problemem. Seniorzy i ludzie, z którymi rozmawiam, którzy są związani z NGO-sami, związanymi właśnie takimi roztaczającymi piecze, parasol ochronny nad seniorami, no, nie lubią właśnie tego słowa, nie lubią słów innych niż wyzwanie, bo faktycznie w Polsce szczególnie jest ona wyzwaniem. Mówi się o starości jako trzecim wieku, czwartym wieku. Starość się też przesuwa, tak no kiedyś mówiliśmy, że osobą sędziwą była osoba 80-letnia, dzisiaj już jest to zazwyczaj 85-letnia. No i niestety starość wiąże się z dużym, o czym wspomniała już Ada, zazwyczaj poziomem zależności, a to z kolei wiąże się z no, na przykład wielochorobowością i taką potrzebą wsparcia systemowego, którego nie jesteśmy w stanie jako państwo, zresztą nie tylko Polska, zapewnić seniorom, których przybywa z roku na rok i będzie ich coraz więcej. Tym takim zenitem ma być 2050 rok, o tym się mówi dużo. I co-housing powstał jako jakby jedna z form, które by były w stanie też ten system przeciążony, niewydolny, też może niewrażliwy, odciążyć. Ten temat jest wpisany taki paradoks. Tak jak Ola powiedziała, w 2050 roku, to jest taka cezura, będziemy mieli 2 miliardy ludzi powyżej 60 roku życia. Już teraz no w Polsce 25% osób zdaje się, czy 24% osób to są osoby powyżej 60 roku życia, a jednocześnie
te osoby są praktycznie nieobecne w dyskursie publicznym, w ogóle w kulturze mainstreamowej. My mamy właściwie tylko jeden scenariusz na starzenie się i to jest taki imperatyw wiecznej młodości. I wydaje mi się, że gdzieś tam co-housing to jest taka trochę próba odzyskania narracji i nadania sobie samym ludziom prawa do mówienia za siebie, bo coś, co seniorzy seniorki właściwie głównie mówiły w rozmowach nam, to było takie poczucie, że oni są bardzo patronizowani, że generalnie w życiu jest jakiś taki 30-40-letni okres właśnie, kiedy ma się sprawczość, a potem wraca się w dyskursie do bycia dzieckiem, do bycia problemem, do bycia wyzwaniem, do bycia zależnym. Jest taka wspaniała książka, ona się nazywa Boulder. Nie wiem, czy ona wyszła po polsku. W każdym razie ona jest właśnie o tym, w jaki sposób od najmłodszych lat my jesteśmy programowani trochę na to, żeby tej starości się bać. Mówimy, ja przynajmniej biję się w pierś, bo to jest sformułowanie, którego używam. Mówię na przykład, czuję się tak staro i to ma oznaczać, że czuję się źle, nieadekwatnie, jestem zmęczona. Ogólnie starość równa się coś niepożądanego. I dorastając w tym schemacie, no jak już osiągamy ten trzeci wiek albo czwarty wiek, no trudno jakby nagle zmienić ten mindset swój. Dlatego być może w tytule naszego artykułu pojawiło się słowo odwaga, bo wyjście z tych schematów wymaga w moim odczuciu właśnie takiej wielkiej odwagi, może niepokory, może dużego poziomu refleksyjności. I to jest wspaniałe. Natomiast książka Boulder właśnie pokazuje, jak ta starość może być czymś pozytywnym, czymś, na co my wręcz czekamy. A to, żeś mi teraz podrzuciła taki ciekawy wątek, bo nie wiedziałem, czy o to zapytam, ale kiedy się teraz mówi o dziadersach w kontekście naszej dyskusji międzypokoleniowej i politycznej, i dziadersami są ci wszyscy, którzy pielęgnują stare formy polityczne, to właśnie jest jeden taki z takich przykładów używania starości do jakiejś takiej dyskryminacji czy walki politycznej. No ale on nie jest jedyny, przepraszam, wyszłam ci w słowo, no bo za każdym razem słyszę, że no te zabrać babciom dowody. To stary tekst Donalda Tuska. Zabierz babci dowód. Ostatnio przy okazji, nie wiem czy pamiętasz, ale jak się zaczęła tylko pandemia w Hiszpanii, obrzucono karetkę z ludźmi z ichniejszego DPS-u jakimiś kamieniami, tak? Znaczy ci starzy są odpowiedzialni po prostu za wszystko, co nam nie odpowiada. Taki wizerunek jest kreowany. Słowo dziaders ewidentnie wpisuje się w tę falę właśnie takiej językowej dyskryminacji też. Tak, i ta językowa dyskryminacja, mam wrażenie, że ona dotyka zwłaszcza kobiety. Po angielsku mówi się he's a proper old woman, no, kiedy chce się obrazić mężczyznę, który jest taki właśnie trochę zrzędliwy, trudny, wiedźmowaty. Także tak, i też podoba mi się to, co Ola wcześniej powiedziała o odwadze. I myślę, że to jest bardzo ważny wątek. Bo to jest taka, to jest odwaga do przekraczania jakichś norm kulturowych, prawda? I to jest też taka odwaga do powiedzenia, ja chcę czegoś więcej od swojej starości niż opiekowania się innymi. Bardzo wielu naszych seniorów mówiło o tym, że oni nie chcą się na przykład starzeć w międzypokoleniowych co-housingach, czyli w towarzystwie rodzin z dziećmi, że nie chcą się starzeć właśnie w towarzystwie swojej własnej rodziny, że chcą być w swoim własnym towarzystwie. Ja myślę, że to jest też takie bardzo wyzwalające, móc to powiedzieć, że jestem czymś więcej niż tylko babcią. No właśnie, bo mamy teraz tutaj tych waszych bohaterów, Toon, Jeremy, Ruth, Jan, Max, którzy mieszkają w co-housingach albo senioralnych, albo część mieszka w międzypokoleniowych. I powiem wam, że z angielskiej perspektywy to nie wygląda jak jakaś pieśń przyszłości, ale z polskiej to wygląda jak jakiś w ogóle kosmos, którego nigdy nie będzie i znając nieco sytuację osób starszych, więźniów trzeciego piętra, kompletny brak wsparcia dla osób nie tylko starszych, ale też na przykład osób niepełnosprawnych, bo to jest co-housing też może być dla osób niepełnosprawnych, dla których Polska nic nie ma, to wygląda jak jakaś pieśń przyszłości, więc gdyby ktoś wpadł na ten pomysł, że dobra, to zacznijmy, zróbmy to. Jakie są fundamenty? Czy to wymaga rozwiązań prawnych? Czy to wymaga rozwiązań, jakichś rozwiązań systemowych ze strony państwa, na poziomie państwa albo na poziomie samorządu? Czy to jest po prostu kwestia tego, żeby się znalazła grupa osób starszych, które zrobią pierwszy i już pójdzie?
odniosę się, zanim odpowiem częściowo na twoje pytanie i oddam Adzie głos, to jeszcze odniosłabym się do tego, że to jest takie niemożliwe, a gdzie indziej wydaje się bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Pani profesor Hanka Zaniewska, ona jest urbanistką, architektką, zrobiła badania, z których wynikało, że 1% seniorów naszych polskich ewentualnie chciałoby zamieszkać z innymi seniorami, no właśnie na takich zasadach być może cohousingowych. No i w skali naszego 40 prawie milionowego kraju, 38, to jest i tak całkiem duża liczba. No, ale chciałabym podkreślić, że ten 1%, on może tak marnie i smętnie wygląda, ale w innych krajach, w których cohousingi już istnieją, te procenty ludzi zainteresowanych, one nadal oscylują w granicy 1 do 3%. Czyli to jest wszędzie rozwiązanie na razie alternatywne, choć bardzo przyszłościowe, bo mieszkańcy organizują się tak, by wspierać się na przykład w problemach zdrowotnych, o czym mówiłam. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć. A druga z takich przeszkód natury urzędniczej albo natury prawnej, to obecnie jest procedowana ustawa o kooperatywach i ona na pewno wspomoże w ogóle taki pomysł jak budowanie cohousingów, bo one by były z pewnością podciągnięte pod to. Bo na razie sytuacja jest taka, że na przykład taką poważną barierą jest to, że gdyby się zebrała grupa znajomych, bo zazwyczaj to jest grupa znajomych i stwierdziła, dobra, to zamieszkamy razem, to oni nie mogą dostać kredytu, bo żaden bank nie rozpozna, oni nie wiedzą, co to jest cohousing. Nikt nie przyzna im, chyba że będą to małe banki, z którymi można ewentualnie pertraktować, ale co do zasady kredyty na razie są, no jest trudno po prostu dostać coś takiego jak kredyt na zbudowanie cohousingu. Zresztą żaden jeszcze nie istnieje, ale byłoby trudno. Tak, ja może jeszcze tylko powiem kilka takich podstawowych informacji dla tych osób, które nie przeczytały naszego tekstu, bo są dwie drogi zakładania cohousingów. Są cohousingi prywatne i cohousingi publiczne. Cohousingi prywatne, no to są po prostu osiedla, w których każdy jest właścicielem swojego domu oraz współwłaścicielem przestrzeni wspólnych. Natomiast cohousingi publiczne, które no myślę, że są bardziej interesujące, ponieważ są dostępne dla każdego w krajach skandynawskich czy w Holandii na wynajem socjalny również. To są po prostu cohousingi budowane poprzez miasto za pomocą zwykle tak zwanego Stowarzyszenia do Spraw Mieszkaniowych, które działa jak publiczny deweloper. I wtedy wygląda to tak, że mamy grupę, która zgłasza się do gminy. Gmina bądź też miasto znajduje dla takiej grupy takiego publicznego dewelopera i on buduje dla nich taki cohousing. Grupa oczywiście uczestniczy w procesie projektowym, no i potem ta grupa po prostu wynajmuje domy od tego dewelopera. Także to jest bardzo, wydaje mi się, przyszłościowe rozwiązanie, natomiast wydaje mi się, że obecnie w Polsce trudniejsze pewnie do zrealizowania niż to prywatne. Na pewno barierą, jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, już jakby poza takimi kwestiami organizacyjno-urzędniczo-państwowymi, wydawałoby się, że barierą może być mentalność, to znaczy z badań, na które my też się powołujemy, bo my założyliśmy w ramach naszej współpracy z grupą Starszyzna i z Martą Krakul, taką, to się nazywa grupa badawcza Mieszkać Razem i w tej grupie badawczej jest na przykład Agata Twardoch, ona jest architektką i z jej badań, ona badała też możliwość powstania cohousingu na gruncie polskim też pod kątem właśnie takim mentalnym między innymi, no i wyszło jej, że polscy seniorzy są bardzo przywiązani do koncepcji własności. I to stanowi jakąś barierę, tak? I nie mówiąc już o na przykład wnukach tychże seniorów, którzy pewnie by chcieli też dostać mieszkanie po babci, po dziadku. Znaczy to jest jakby bardzo złożony i trudny problem, ale są już wymyślane pomysły, w jaki sposób można by było to obejść i w jaki sposób można by było zapewnić tym seniorom poczucie bezpieczeństwa, że nie zostawiają rodziny na lodzie na przykład. No tak, że mieszkanie zostaje wynajęte, a pieniądze z wynajmu trafiają właśnie na finansowanie cohousingu i jakieś można kombinować, ale nadal wydaje mi się, że tak naprawdę moment, w którym cohousing stanie się, czyli współmieszkanie, możemy mówić współmieszkanie? Myślę, że tak. Ja myślę, że to jest lepsze słowo. My miałyśmy też trochę problem z tym, że właściwie po polsku brakuje takiego jednego słowa, ale możemy je właśnie wprowadzić. Ale jeszcze szybko bym powiedziała, że cohousing to jest amerykański wynalazek, amerykańskie słowo. W Holandii mówi się na to życie centralne. W Szwecji jest też na to jakiś zupełnie inny termin. W Danii, gdzie cohousing powstał, jeszcze inny. Więc ten cohousing
Tak, tylko żeby właśnie jeszcze tylko doprecyzuję, to cohousing nie jest wynalazkiem amerykańskim, on został, to słowo jest wynalazkiem amerykańskim. Tak, bo cohousing jest wynalazkiem duńskim. Pierwsze cohousingi powstały na początku lat 70. w Danii. Współmieszkanie wciąż wydaje mi się takim konceptem, który ostatni trafi do osób starszych, bo zanim współmieszkanie stanie się sprawą osób starszych, czyli takich, do których jakieś nowinki społeczne pewnie siłą rzeczy docierają najwolniej, które mają największe właśnie takie poczucie zobowiązania wobec rodziny, to współmieszkanie jest przecież odpowiedzią na w zasadzie wszystkie problemy tego naszego posiekanego przez kapitalizm i każdy będzie miał swój domek ze swoim białym płotkiem, dwa samochody i dwoje dzieci w identycznych sukienkach, które codziennie przywiezie kurier, bo to jest odpowiedź na problem rodzicielstwa, który jest wiecznie niewydolny przez brak żłobków, brak przedszkoli, konieczność dowożenia do szkoły i tak dalej. To jest problem, odpowiedź na problemy osób niepełnosprawnych. No, cohousing studencki to jest temat akurat dobrze wyeksplorowany i zinstytucjonalizowany pod postacią akademików. Już nie mówiąc o samodzielnych rodzicach, nie mówiąc o pewnie szeregu innych osób, które potrzebowałyby tego, żeby mieszkać we wspólnocie, a nie być zmuszanymi do tego, żeby być tą samodzielną wyspą i tą jednostką społeczną i samodzielnie się zmagać ze wszystkimi problemami. Więc dlaczego wzięłyście się akurat za współmieszkanie senioralne, a nie za współmieszkanie jako całe spektrum zjawiska? Ja najpierw odpowiadając na twoje pytanie, bym doprecyzowała, znaczy osoba starsza, czyli jaka? Bo przez osobę starszą my rozumiemy już ludzi 60-letnich. Niektóre cohousingi otwierają się na osoby 50-letnie, niektóre wręcz na 40-letnie. I tutaj chodzi po prostu o mieszkanie bez dzieci, w którym osoba, która jest... odchowała już swoje, mówię tak powiem brzydko, kolokwialnie, może mieć święty spokój. Nie jest zepchnięta w tę rolę bycia opiekunem. To jest pierwsza rzecz. Więc jeżeli pomyślimy o tym w taki sposób, to myślimy, że senior to osoba 60-65-letnia, zakładanie cohousingu średnio trwa 6-7 lat, to jest to jak najbardziej w granicach, znaczy jest dostępne do takiej osoby. To znaczy, że ona w tym wieku, w którym tego najbardziej będzie potrzebować, czyli pewnie w wieku 80 lat, zdąży już zbudować wspólnotę, zacieśnić więzi i być i funkcjonować w przestrzeni wśród ludzi, która pozwoli jej godnie po prostu przeżyć resztę życia. To jest bardzo ważne to, co powiedziałeś o tym, że cohousing jest odpowiedzią na tyle różnych problemów czasów późnego kapitalizmu, mimo że sam nie jest modelem pozbawionym problemów, ale tak ja się absolutnie zgadzam i wydaje mi się, że to, co jest w nim wyjątkowe, to to, że tutaj nasza wolność osobista nie odbywa się kosztem solidarności społecznej, prawda? To jest przecież wielki problem w kapitalizmie. Tutaj jest wręcz przeciwnie. Ci ludzie mogą być wolni, ponieważ są solidarni. W jednym z cohousingów, z którym ja rozmawiałam, to jest cohousing dla kobiet, Olga w Norymberdze. One za motto mają słowa tureckiego poety: wolne jak drzewa, siostrzane jak las. I myślę, że to jest bardzo ważny wątek gdzieś tam, właśnie takie poczucie, że to ta wspólnota buduje wolność osobistą. I jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, że dla kogo? No dla siebie też my to robimy, w sensie, że starszy, czyli kto? Czyli ja. Bo każdy z nas się starzeje, my zaraz wejdziemy w wiek, ja będę miała za parę lat 40 lat, potem 50, potem 60 i z przerażeniem myślę o tym, w jaki sposób miałaby wyglądać moja przyszłość, moje zamieszkiwanie też. Mieszkam na poddaszu, na 5. piętrze bez windy i praktycznie bez sąsiadów. W jaki sposób, i teraz powiedzmy, mniej mi to doskwiera, bo wejdę na to 5. piętro, a w weekend pójdę spotkać się z Adą w łazienkach. I powiedzmy, że mój głód relacji zostanie jakoś, mogę sobie sama zaspokoić. Natomiast w przyszłości nie wiem, jak będzie. I tak naprawdę ja myślę o tym bardzo przyszłościowo, że my to robimy dla siebie, czyli dla przyszłych seniorów. Ja to w ten sposób odbieram.
Czy praca nad tym tekstem zmieniła wasze podejście do starości? Myślicie o starości jakoś spokojniej? Bo starość to jest coś takiego, czego ludzie w naszym wieku się zwyczajnie boją i nie chcą o tym myśleć. Jak wy teraz o tym myślicie? Tak, ja, z mojego punktu widzenia to był jakiś mały przewrót kopernikański, bo ja należę do tych osób, którym jest bardzo trudno myśleć o śmierci, które starość wypierały. A praca nad tym tekstem zmusiła mnie do myślenia o tym. I na takim poziomie osobistym dała mi bardzo dużo. Same mówiłyśmy już o tym z Olą w trakcie kilku debat, że same chciałybyśmy taki co-housing założyć i w nim mieszkać, bo wydaje mi się, że to też było świetne doświadczenie, bo mogłyśmy po prostu poznać fantastyczne starsze osoby z całego świata i właściwie całe lato spędziłyśmy na Zoomie z tymi ludźmi. I to są ludzie, których życie się nie ogranicza do funkcji opiekuńczej w tej drugiej połowie życia. Ja myślę, że to jest fantastyczne. Ja mogę od siebie powiedzieć, że przystępując w ogóle do tego zadania, do pisania tego tekstu, bałam się i Ada też się bała i odbywałyśmy na ten temat niekończące się debaty telefoniczne, że wyjdzie nam z tego tekstu taka starość jak z reklamy Biovitalu, znaczy takich witalnych, krzepkich, pełnych inicjatywy seniorów, a przecież nie każdy senior taki jest, nie każdy senior taki musi być. Seniorów dotyka niepełnosprawność znacznie częściej niż każdą inną grupę wiekową, szczególnie właśnie w tym wieku 80+. I ja się tego bałam, bo nie chciałam budować jakiegoś odwrotnego stereotypu albo jakiegoś takiego przymusu, że każdy ma się tak starzeć, tak jest fajnie, mówiąc w cudzysłowie. Na szczęście spotkałam zupełnie innych seniorów, to znaczy spotkałam po prostu seniorów samodzielnych. I to w tym sensie jest dla mnie takie ukojenie, że oni mi pokazali, że są w stanie właśnie poprzez życie we wspólnocie, poprzez jakąś taką organizację, organizowanie się w grupie, że są w stanie zachować jakąś swoją podmiotowość, tak powiem. Oni się wszyscy strasznie bali, to był jakiś taki refren tych rozmów, oni się wszyscy bali, niezależnie od kraju, czy to była Kanada, czy jakikolwiek inny kraj, wszyscy się bali DPS-ów, znaczy ichniejszych odpowiedników DPS-ów. I ten lęk jakoś skanalizowali w coś szalenie kreatywnego. I to było dla mnie takie bardzo budujące. Natomiast nie chcę też, żebyśmy zostawili naszych słuchaczy z takim poczuciem, że ten co-housing to jest taki raj na ziemi, bo tak nie jest. I Ada, rozmówczyni Ady, o czym Ada może więcej powiedzieć, wprost mówiła, że jakby to nie jest tak, że w co-housingu spotkają cię same dobre rzeczy. W co-housingu spotkają cię dokładnie te same rzeczy, które spotkałyby cię, gdybyś tam nie mieszkał, nie mieszkała. Jedyna różnica jest taka, że oni uczą się z tym radzić sobie właśnie jako grupa. Tak, że mają narzędzia, żeby kłaść na stół sprawy, które należy przegadać, nie zamiatają ich pod dywan, że mają narzędzia do rozwiązywania konfliktów na przykład. Tak, i to też jest, myślę, bardzo ważne, bo tak jak Ola powiedziała, my się bałyśmy, że gdzieś tam będziemy przekłamywać rzeczywistość i ją lukrować i tak dalej. Co-housing też ma swoje wady, bywa bańką klasową, bywa królestwem biurokracji, bywa po prostu po ludzku męczący, bo ci ludzie świadomie oddają część swojej autonomii na rzecz życia we wspólnocie i to często po wielu latach życia w pojedynkę jest po prostu trudne. Oni porównywali życie w co-housingu do bycia w związku z 26 osobami na przykład, bo jest to czasami taki poziom intensywności relacji. Bo chciałam jeszcze powiedzieć jedną taką bardzo budującą rzecz, która wyszła z tego, bo wyszła, jak jeszcze raz podkreślę, dużo właśnie takich negatywów. Ludzie czasami narzekali, czasami się złościli, ale taką rzecz budującą dla mnie osobiście, ja mam dosyć duży niepokój na tle kryzysu klimatycznego i to mówię naprawdę tak eufemistycznie. I ci seniorzy są zazwyczaj właśnie, tak nawiązując jeszcze do początku naszej rozmowy, są zazwyczaj wskazywani jako te źródła problemu, tak? To oni nam zgotowali ten świat, dosłownie zgotowali. A seniorzy, z którymi my rozmawiałyśmy, mówili, że oni są świadomi, że byli częścią problemu, a teraz chcą być częścią rozwiązania. I to jest fantastyczne zdanie, bo ono streszcza też, czym co-housing może być i w jakim sensie jest też szansą dla nas, jako dla społeczeństwa. To znaczy, to są modele życia, w których my po prostu żyjemy dużo oszczędniej, bardziej ekologicznie i dużo mniej zużywamy. To znaczy, w tym sensie one
trochę sprzeciwiają się takim kapitalistycznym ideom gromadzenia wszystkiego. To znaczy na przykład w Stanach Zjednoczonych, co jest dla mnie niesamowite, bo tam każdy ma samochód, tak? Każdy musi mieć auto, inaczej jest po prostu trudno funkcjonować. Oni są w stanie żyć w modelu, w którym współdzielą jedno auto na 6 domostw na przykład. I to jest szalenie imponujące. Współdzielą kosiarki, współdzielą pralki. Gotują też wspólnie, co jest ogromną oszczędnością i energii i wody, prawda? Tak. I to było dla mnie coś, co szczerze mówiąc najbardziej mnie podbudowało. To znaczy, że widzę, że taki świat jest możliwy i że oni to byli w stanie jakoś wdrożyć i funkcjonują tak zupełnie bez żadnego problemu. Tak, i Charles Darrett, który jest twórcą pojęcia cohousing i sam zaprojektował kilkadziesiąt wspólnot, on nam powiedział, że cohousing nie jest, wiesz, można spojrzeć na cohousing jako nie do końca pozytywne zjawisko, ponieważ on wyrósł na diagnozie rozpadu więzi społecznych. Naturalna wspólnotowość po prostu zaczęła zanikać i teraz my ją musimy zakasać rękawy i ciężką pracą ją odbudować. Ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o tym, no to gdzieś tam te stare więzi społeczne też zostały zbudowane na często patriarchalnych regułach, często regułach, które były klasowe, które były kosztem słabszych. I mi się wydaje, że ten cohousing to może być taka okazja do zbudowania czegoś po prostu bardziej na przykład równościowego, lepszego, wspólnoty, która będzie lepsza dla środowiska, że to jest tak naprawdę wielka okazja dla nas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi gościniami były Ada Petryczko i Aleksandra Zbroja, autorki tekstu o cohousingu wydrukowanego 2 listopada w dużym formacie. Dziękujemy. Dzięki. A ja zapraszam na jutrzejsze wydanie w imieniu Doroty Wycowskiej-Sznepf. Producentką dzisiejszego była Matylda Wieritjelny. I to był podcast 8.10 Gazety Wyborczej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.